Witam po dłuższej przerwie w nowym, 14 już odcinku z najstarszymi dźwigami w Krakowie. W tym filmie zobaczymy kolejne klimatyczne dźwigi, które są zainstalowane do dnia dzisiejszego w krakowskich kamienicach. Czym przejedziemy się tym razem? Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jedziemy windą odważnikową ZUD bloku przy Alei Słowackiego 13C. Patrzcie, jakie mamy oświetlenie typu puszka. Taka kółeczka jeszcze. Dwubiegowa. Stanęła. Jeszcze mamy przycisk od, już od zręba mamy przycisk. Tu możemy zobaczyć. Słaby widok. Tak, okna są w takim niezbyt ciekawym położeniu. Ale jeszcze jest oryginalny ZUD. Już progu nie ma niestety oryginalnego. Obsługuje elektromechanika. To jest bardzo dobry serwis, trzeba ich pochwalić. A tu jeszcze mamy takie, zobaczcie. Słowackiego 13D i również mamy dźwig odważnikowy.
Przypuszczam, że to będzie dwubiegówka, tak jak w bloku obok. I również mamy takie półeczki. Co czuć bardzo intensywnie, to jest dobrze nasmarowana, bo czuć bardzo smar. O, tu mamy już gołą żarówkę. Bardzo ładnie chodzi jak na swój wiek. Konsoleta już nowsza, bo już z kombinatu dźwigów osobowych. No i też dwubiegówka. Też krzywo stanęła. Piękny oryginał. A zjeżdżamy na dół. Bardzo klimatyczna. Słowackiego 11B, klatka powyżej pierwsza. I tu również jest odważnik. Też dwubiegowo. O, wąska strasznie. Ale dźwigi te są, pewnie jest już druga taka odważnikówka. Są straszane, są robione, no właśnie tak wąsko, tak na 13B. Ktoś zrobił szóstkę z dziewiątki. Bardzo malutka kabina. Taki widoczek. I mamy, proszę was, przejście do klatki obok.
Musimy zapalić trochę, bo nic nie widać. O, tu światło jednak się zapala. Ale trzeba przyznać, że jest bardzo klimatyczne przejście. Puszczam, że takie strychy są. I tu również mamy, jak widzimy, pięknego oryginała. Taka sama kabina. Bardzo małe są te dźwigi, ale nic się nie dzieje. Bardzo ładnie chodzą, dwubiegowe. Obsługuje elektromechanika i naprawdę widać ich dobry serwis tutaj. Jesteśmy dalej przy Alei Słowackiego. Mamy tutaj Sowicza z 1935 roku z takimi zasuwanymi podwójnymi dwupłatowymi drzwiami zmodernizowanego przez Krak Dźwiga. Z tego co się już dowiedziałem, dźwig nie jest w najlepszym stanie. Też serdeczne podziękowania dla pani mieszkającej w tej kamienicy za udostępnienie dźwigu. Jak widzicie, mamy falownik już. Jesteśmy na piątym piętrze. O, tak wygląda dźwig. Jak widzicie. Mamy tu, właśnie on jest zmodernizowany przez Krak Dźwig. O, i tu mamy tabliczkę znamionową, oryginalną. Sowicz. No i jeszcze mamy tutaj taką oryginalną instrukcję. No ale powiem wam szczerze, że te drzwiczki zasuwane to jest już nie lada granka. Takie bardzo ciemne drewno i też mało widać. A taki mamy klosz na lampę, na światło. Podobno, tak jak się już dowiedziałem, winda jest zaliczona jako zabytek i ciężko ją odremontować, tak jak powiedziała tutaj pani, która mieszka. No ale została i tak zmodernizowana przez Krak Dźwig. Ma falownik już, ale jest i tak bardzo klimatyczna. Jeszcze się przejedziemy raz. Słychać już wciągarkę, słychać już, jak. No, ale dźwig jest z 1935 roku.
Ale i tak bardzo ładnie się zachował. W kamienicy obok sprawdzałem, nie ma dźwigu. I takie zasuwane drzwi finalnie, oryginalnie były też na Alei Słowackiego 12 w Wertheimie. Ale tam już są wymienione na takie normalne, jak w Odważnikowych. Tu się już zachowały takie fajne zasuwane. No sobie, jak słychać, jest Halloween. Jesteśmy w kamienicy. Nie pamiętam, jaka to już jest ulica, ale to jest ulica równoległa do ulicy Lea i prostopadła do Józefitów. I mamy tutaj taką. Powiedzmy, że to jest odważnikówka. Ciężko powiedzieć, czy to jest Wila Odważnikowa. Zobaczcie, czy to, że jaką ma tutaj, jakie ma tutaj drzwi, jaką ma szybkę małą. Ale gałka jest taka. Mamy tutaj normalny bakelitowy przycisk i konsolę za doską. Zobaczcie, jak ta klatka tu ładnie wygląda. Mamy ciemną kabinkę, ładną. No ale jest oryginał. To wygląda jak wczesna odważnikowa. Mamy taką ładną konsoletę z napisem stój zamiast stop. Jednobiegówka. Myślę, że to jest jedna z takich pierwszych wind odważnikowych. Że jest to właśnie jedna z pierwszych, początek lat 50. Tak bym stawiał. Bardzo klimatyczna. Przejdziemy jeszcze raz. Naprawdę bardzo ładny dźwig. Goła żarówka. Z tego co widzę, to obsługuje chyba elektromechanika, bo jest taka zielona instrukcja. Jak na jedną biegówkę chodzi bardzo ładnie. Idealny stan, można powiedzieć.
Jesteśmy w kamienicy na ulicy Chopina 10 i mamy tutaj taki przedwojenny dźwig. Pozdrawiam teraz użytkownika GKKMHMR, który tą windę już nagrał. Mamy tu właśnie Wertheima. Typowo wertheimowskie wnętrze. Bardzo czuć takie drewno, a to jest jeszcze drewniana kabina i oryginalna konsola. I mamy instrukcję od technicznej spółdzielni pracy, która też brała udział w eksporcie tych wind z właśnie z zagranic. Jest piękny oryginał. Jak zapalę. O, będzie może trochę. A. Czwarte piętro. Tu było kiedyś, to była kiedyś tabliczka i tu widać jeszcze po niej ślady. O, tu możemy jeszcze zobaczyć taki fajny, jak widzicie, napis Wertheim koło kontaktu drzwi kabinowych. Piękna winda, już bakelitowe przyciski, a jeszcze konsola jest oryginalna. Jest też piwnica, ale tam nie będziemy zjeżdżać z wiadomych przyczyn. Bardzo ładny dźwig, oryginalny. Jesteśmy na parterze, jeszcze sobie przejdziemy na trzecie. No naprawdę jest to piękny dźwig. Tak chodzi jak jednobiegówka. Typowa jednobiegówka, ale jak to ekoklimatyczna za to. Takie mamy jeszcze oświetlenie, o. Naprawdę bardzo klimatyczne.